Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Zapraszamy do wysłuchania książki Geoffrey Keina, zatytułowanej Republika Samsunga. Azjatycki tygrys, który podbił świat technologii. Przełożył Jakub Michalski. Czyta Roch Siemianowski. W rolach głównych. 1. Koreańczycy. Prezes Lee Byung-chul. B.C. Lee, zwany też prezesem Lee I. 1910-1987. Założyciel i pierwszy prezes grupy Samsung na stanowisku od 1938 roku do swojej śmierci w październiku 1987. Prezes Lee Kun-hee. K. H. Lee, zwany też prezesem Lee II, urodzony w 1942, syn BC Lee i drugi prezes grupy Samsung. Na stanowisku od 1987 roku, który przeobraził Samsunga w światową markę. W maju 2014 roku przeszedł zawał i od tamtej pory nie pojawia się publicznie. Wiceprezes Lee Jae-yong, J.Y. Lee, przewidywany przyszły prezes Lee III, urodzony w 1968. Syn K.H. Lee i spadkobierca Imperium Samsunga, skazany na 5 lat więzienia za łapówkarstwo i defraudację. Wyszedł z więzienia po skróceniu wyroku. Panel sędziowski utrzymał w mocy wyrok skazujący, ale skrócił go. Obecnie czeka na ponowny proces, po tym jak Koreański Sąd Najwyższy. Unieważnił drugie orzeczenie, może więc ponownie trafić do więzienia. Być może w związku z nowymi zarzutami. Lee Meng Hee 1931-2015 Najstarszy z trzech synów BC Lee był typowany na kolejnego prezesa grupy Samsung, lecz w 1969 roku zrezygnował, oskarżany przez ojca o złe zarządzanie. Lee Mi-kyung, Miki Lee, córka Lee Meng-hee, bratanica prezesa Samsunga Lee Kun-hee, odpowiedzialna w Samsungu za kontakt z amerykańskim przemysłem rozrywkowym i branżą wzorniczą. Opuściła Samsunga, by założyć własną firmę producencką. CJ Entertainment, współpracującą z DreamWorks. Hong Jin-ki, 1917-1986, polityczny stronnik założyciela Samsunga BC Lee i były redaktor naczelny należącej do Samsunga gazety Jung Ang. Jego rodzinę łączą bliskie więzy z rodziną Lee. Jego córka Hong Rahi wyszła za prezesa Samsunga K.H. Lee. Prezydent Park Chung-hee. 1917-1979. Południowo-koreański dyktator, który przejął władzę w drodze zamachu stanu w 1961 roku. Zabity w 1979 roku. Stworzył ekonomiczne i polityczne podwaliny pod koreański boom gospodarczy, który pomógł wybić się takim firmom jak Samsung czy Hyundai. Prezydent Park Geun-hye. Córka dyktatora Parka Chung-hee. Po demokratycznych wyborach piastowała stanowisko prezydenta w latach 2013-2017. Zamieszana w proces przyjmowania od Samsunga, przez swoją polityczną stronniczkę, łapówek w wysokości 38 milionów dolarów. Została usunięta z urzędu i aresztowana w marcu 2017 roku. Lee Kai-te. Katie Lee. Niespokrewniony z rządzącą Samsungiem rodziną Lee. Katie Lee był w latach 2000-2007 dyrektorem generalnym jednostki w firmie Samsung Electronics, zajmującej się telefonami komórkowymi. Zaczynał jako kierownik w fabryce. Jako dyrektor generalnej jednostki telefonii komórkowej poprawił jakość i żywotność telefonów Samsunga, a także wprowadził je na rynek amerykański. Wang Changyu. W latach 2004-2008 prezes jednostki zajmującej się w Samsungu półprzewodnikami. Następnie w latach 2008-2010 dyrektor techniczny w Samsung Electronics. Wang podpisał w 2005 roku kluczową umowę ze Stephen Jobsem i firmą Apple na dostarczenie układów scalonych do iPodów a później także do iPhone'ów, co w znacznej mierze przyczyniło się do niezwykle szybkiego rozwoju Samsunga. Choi Gi Sung GS Choi Były potężny pomocnik panującej w Samsungu rodziny Lee, szef Biura Strategii i Przyszłości, zwanego wieżą, najważniejszego ciała decyzyjnego w firmie, które zrzesza wielu z jej najważniejszych dyrektorów. Obecnie odsiaduje pięcioletni wyrok za łapówkarstwo i defraudację. Shin Yong-kyun, J.K. Shin. Od marca 2013 do grudnia 2015 roku dyrektor generalny oddziału Samsunga zajmującego się telefonami komórkowymi. Nadzorował wypuszczenie linii smartfonów Galaxy i miał udział w rozpoczęciu smartfonowej wojny przeciwko Apple. Koh Dong-jin, DJ Ko. Następca J.K. Shina, od grudnia 2015 roku dyrektor generalny działu telefonów komórkowych. Nadzorował proces zwrotów i wstrzymania produkcji Galaxy Note 7, po tym jak odkryto, że urządzenia mogą wywołać pożar. Son De Il Dale, dyrektor generalny Samsung Telecommunications America. Od 2006 do sierpnia 2013 roku. Czołowa postać smartfonowej wojny przeciwko Apple. 2. Amerykanie. Peter Arnold. Zatrudniony przez prezesa Lee II w połowie lat 90., gdy firma Samsung była znana głównie z produkcji jako spec od nowoczesnej, opartej na najświeższych trendach reklamy. Były szef grupy Arnold w Nowym Jorku. Gordon Bruce, profesor wzornictwa w Art Center w Pasadenie, Kalifornia. Współzałożyciel i jeden z szefów Laboratorium Innowacji Samsunga, Innovative Design Lab of Samsung, IDS, w latach 1995-1998. Pit Skarzyński. Wiceprezes do spraw sprzedaży i marketingu w amerykańskim oddziale Samsunga w latach 1997-2007. Wraz z KT Lee wprowadził telefony komórkowe Samsunga na amerykański rynek. Eric Kim. Wiceprezes wykonawczy, a następnie dyrektor do spraw marketingu w Samsung Electronics w latach 1999-2004. Dzięki jego kampaniom brandingowym i reklamowym w połowie pierwszej dekady XX wieku Samsung wyprzedził Sony pod względem wartości marki i sprzedaży. Todd Pendleton W latach 2011-2015 dyrektor do spraw marketingu w amerykańskiej jednostce Samsunga zajmującej się telefonami komórkowymi. Kierował działaniami reklamowymi w trakcie wojny smartfonowej na linii Samsung Apple. Darent Tsui i Ed Howe, dwaj przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej, którzy zaczynali od współpracy z Elonem Maskiem, a w maju 2012 roku sprzedali Samsungowi swoje oprogramowanie muzyczne M-Spot. Po transakcji dołączyli do Samsunga jako wiceprezesi do spraw treści i usług. Stali na czele wielkiego eksperymentu Milk Music, aż do jego zamknięcia we wrześniu 2016 roku. Paul Elliott Singer. Założyciel i dyrektor generalny Elliott Management. Niezwykle tajemniczego funduszu hedgingowego z Nowego Jorku. Znany w branży jako Semp. Wystąpił przeciwko Samsungowi w sądzie i w głosowaniu akcjonariuszy. Gdy firma postanowiła uczynić Jaya Lee następnym prezesem. 3. Japończycy. Tameo Fukuda, doradca prezesa Lee II do spraw projektowania i autor opublikowanego w czerwcu 1993 roku raportu Fukudy, który zmusił Samsunga do poprawy jakości produktów. Rozdział pierwszy Galaktyczna gwiazda śmierci. Prosimy zostawić bagaże i natychmiast opuścić pokład samolotu, krzyczała obsługa lotu. Brian Green czuł się jak w sennym koszmarze. Rankiem, 5 października 2016 roku, zajął swoje miejsce na pokładzie samolotu linii Southwest lot 994 startującego z Louisville International Airport w stanie Kentucky udawał się w służbową podróż do Baltimore. Dziesięć minut przed startem, podczas prezentacji procedur bezpieczeństwa, wyłączył swojego nowego Samsunga Galaxy i wsadził telefon do kieszeni. Usłyszałem dźwięk przypominający rozsuwanie zamka błyskawicznego, mówił później ze swoim południowym akcentem ekipie jednej ze stacji telewizyjnych. Rozejrzałem się, żeby zorientować się, co się dzieje. Nagle z mojej kieszeni zaczął się wydobywać dym. Szybko wyciągnął smartfona z kieszeni spodni i rzucił go na obitą wykładziną podłogę. Nie chciałem, żeby wybuchu mi w dłoni tłumaczył. Z urządzenia obficie wydostawał się gęsty, zielono-szary dym. Ogarnął kilka rzędów foteli dookoła, a następnie rozszedł się już w mniejszym natężeniu po reszcie maszyny. Załoga linii lotniczych uznała, że czas ewakuować pasażerów. Do 9.20 udało się bezpiecznie wyprowadzić wszystkich 75 pasażerów i członków załogi. Pojawił się personel ratunkowy, który przejął dymiące urządzenie i sprawdził, czy nikt nie odniósł obrażeń. Na szczęście wszyscy wyszli z tego bez szwanku. Green zdołał odrzucić urządzenie w ostatniej chwili. Metal, plastik i obwody były tak gorące, że wypaliły dziurę w wykładzinie. Gdy mechanicy linii lotniczej zdjęli jej fragment, by odsłonić podłogę maszyny, okazało się, że jest ona przypalona i poczerniała. Na płycie lotniska pojawili się śledczy z Wydziału Podpaleń Straży Pożarnej w Louisville, przejęli urządzenie i przesłuchali Grina. Szybko zdali sobie sprawę, że nie był on niczemu winien. Problem tkwił w telefonie, który Green kupił, uwielbiał i podziwiał. Galaxy Note 7 przez dwa miesiące sprawiał problemy w Korei, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wszyscy jednak zakładali, że udało się je rozwiązać. Od końcówki sierpnia Samsung udokumentował 92 przypadki, gdy ich nowy, szeroko reklamowany Samsung Note 7 przegrzewał się w dłoniach, domach czy samochodach klientów. W niektórych z tych przypadków urządzenie stawało w płomieniach, co Samsung zrzucił na wadliwe baterie. Po kilku tygodniach gmerania przy pechowym produkcie, Samsung zarządził zwrot Galaxy Note 7 w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z zaleceniami firmy, Brian Green wymienił swój nowy telefon Note 7 w punkcie obsługi klienta dwa tygodnie przed wspomnianym lotem. Green uważnie przyjrzał się nowemu egzemplarzowi i opakowaniu. Wszystko wskazywało na to, że urządzenie jest bezpieczne. Na pudełku znajdował się czarny kwadrat, oznaczający, że jest to wymieniony egzemplarz, a nie oryginalny NOT-7. Gdy wstukał na stronie Samsunga numer e-mail, unikatowy, piętnastocyfrowy kod dołączany do każdego urządzenia, otrzymał komunikat. Świetnie, twoje urządzenie nie znajduje się na liście wadliwych urządzeń. Po ewakuacji Brian zadzwonił do biura obsługi klienta. Zrobiłem wszystko tak, jak należało wyjaśnił w rozmowie z przedstawicielem Samsunga. To egzemplarz po wymianie pracownik firmy wprowadził jego zgłoszenie do systemu obsługi klientów. Green zastanawiał się, kiedy dostanie odpowiedź od Samsunga. Firma jakoś nie paliła się do potraktowania tego przypadku jako poważnego naruszenia bezpieczeństwa publicznego. Zamiast tego, gdy sprawą zainteresowały się media, przedstawiciele Samsunga podważali teorię o winie urządzenia. Do czasu, gdy telefon trafi do nas, nie możemy potwierdzić, że wina leży po stronie nowego Note 7, odpisywała firma na ciągłe zapytania dziennikarzy śledczy z Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich Consumer Product Safety Commission CPSC tutaj KBPK Agencji Federalnej, która testuje wadliwe i niebezpieczne produkty, mieli w tej sprawie inne zdanie. Wdrożyli wyjątkowo stanowcze środki prawne. Powołując się na nagłe okoliczności, komisja uzyskała nakaz sądowy i przejęła telefon Grina od Straży Pożarnej w Louisville już dzień po incydencie. Następnie urządzenie powędrowało do laboratorium w mieście Bethesda w stanie Maryland, gdzie przeszło wiele pilnych testów. Wyglądało na to, że sytuacja jest poważna. Zarządzenie przez firmę zwrotu wadliwych produktów to jedno, ale ta sama firma wysyłała produkty zastępcze, które oznaczone są jako w pełni bezpieczne, a mimo to wciąż stanowią. Olbrzymie zagrożenie. Dwa dni później, w czasie, gdy Samsung ignorował dociekania opinii publicznej, trzynastoletnia Elbiz odbierała swoje rodzeństwo ze szkoły podstawowej North Royal Farmington w stanie Minnesota. Gdy korzystała ze swojego wymienionego Galaxy Note 7, poczuła nagle podrażnienie skóry w dłoni. Jakby ktoś wbijał mi szpilki i igły wspominała. Tyle, że to uczucie było dużo intensywniejsze. Odruchowo rzuciła telefon na ziemię i na szczęście skończyło się tylko na niewielkim oparzeniu kciuka. Dyrektor szkoły natychmiast podbiegł do niej i wykopał dymiące urządzenie poza budynek. Cieszę się, że miałam ten telefon w ręce, a nie w kieszeni, mówiła Zeis w rozmowie z mediami. Sądziliśmy, że ten nowy telefon jest już w pełni bezpieczny, dodawał jej ojciec. Michaela Claringa i jego żonę Obudził o czwartej rano w ich domu w Kentucky dziwny syk. Cały pokój był w dymie, strasznie śmierdziało, relacjonował Claring w rozmowie z lokalną stacją radiową. Nagle dostrzegłem, że mój telefon płonie. Kilka godzin później Claring zaczął wymiotować czarną substancją. Zgłosił się na ostry dyżur, gdzie zdiagnozowano u niego ostre zapalenie oskrzeli. Lekarze orzekli, że to przez wdychanie dymu. Do Cleringa zgłosił się przedstawiciel Samsunga, który poprosił o zwrot Note 7. Clering odmówił. Następnie omyłkowo otrzymał SMS od pracownika firmy. Mogę spróbować trochę spowolnić jego działania, jeśli coś nam to da, przeczytał w wiadomości. Albo po prostu pozwolimy mu robić to, czym nas straszy i zobaczymy, czy faktycznie spełni groźby. Clering osłupiał. Co tu się do cholery wyprawia? Najbardziej niepokoi w tej sprawie to, że telefon Clearinga zapalił się we wtorek, dzień przed lotem Southwest, a Samsung wiedział o tym i nic z tym nie zrobił. Pisał Jordan Golson z The Verge. Red Jones z Gizmodo ostrzegał. Dowody wskazują, że Samsung zataja informacje w sprawie wadliwych telefonów zastępczych. Do firmy docierały kolejne skargi, lecz Samsung nie podejmował żadnych zdecydowanych działań. Pewna kobieta na Tajwanie spacerowała z psem. Gdy nagle Galaxy Note 7, znajdujący się w tylnej kieszeni jej spodni, zaczął się palić. W Wildzini, kolejny wymieniony wcześniej Note 7, zapalił się na szafce nocnej na Miller'a o 5.45 nad ranem. Całą sypialnię wypełniał dym. Obudziłem się kompletnie spanikowany. Minter odwiedził miejscowy salon sieci telekomunikacyjnej Sprint, gdzie sprzedawca zaproponował mu kolejnego Samsunga Galaxy Note 7. Eee, dzięki, ale nie. Kilka godzin później następny Galaxy Note 7, należący do ośmioletniej dziewczynki z Teksasu, zapalił się leżąc na stoliku. Kontrolerzy, dziennikarze i opinia publiczna domagali się odpowiedzi od Samsunga. Wobec braku reakcji potężnej firmy, dystrybutorzy zaczęli wycofywać z oferty jej produkty. 9 października, cztery dni po ewakuacji pasażerów lotu Southwest Airlines, sieć ATT ogłosiła, że wstrzymuje sprzedaż i wymianę Galaxy Note 7. Wkrótce podobnie postąpili inni operatorzy. Tego samego dnia Samsung ogłosił, że czasowo wstrzymuje dostawy Galaxy Note 7. Do swojego australijskiego operatora, ale komunikaty wydawane przez firmę wciąż były zawiłe. Dziesiątki, a może i setki tysięcy ludzi w dalszym ciągu korzystały z urządzeń, które mogły w każdej chwili wybuchnąć. Trzymały je w kieszeniach lub torebkach. Dla Samsunga najważniejszy był jednak honor. Samsung. Pokłada pełną wiarę w zastępczą serię Note 7 i uważa, że nie ma powodów, by wątpić w bezpieczeństwo tych urządzeń, głosił wewnętrzny komunikat firmy Telstra, australijskiego operatora, który wstrzymał dostawy. Samuel Burke, korespondent portalu CNN Money, wyjaśniał: Innymi słowy, telefon nie był dla Samsunga wystarczająco dobry, by go dalej produkować ale jednocześnie nie widzieli problemu w tym, że ludzie wciąż będą go używać. W miarę rozwoju kryzysu, osoby czekające na wymianę swoich Galaxy Note 7 znajdowały w skrzynce mailowej nieskładne wiadomości z działu obsługi klienta Samsunga, czasami zawierające niewłaściwe numery zamówienia i inne błędy. Jeden z klientów, który przez niemal miesiąc czekał na zwrot pieniędzy, otrzymał następującą odpowiedź. Ponieważ cały proces przechodzi przez inną firmę, nie jesteśmy w stanie sprawdzić jego postępu do momentu, gdy tamta firma wygeneruje numer usługi dostarczenia nowego telefonu i opcję śledzenia postępu realizacji zamówienia. W tym momencie nie posiadamy pełnej wiedzy o postępach w realizacji zamówień. Mamy nadzieję, że nasza odpowiedź okaże się pomocna i wkrótce wszystko się wyjaśni. Tłumaczę. Nie mamy pojęcia ani co my robimy, ani co pan powinien teraz zrobić. Reputacja firmy legła w gruzach. Ale w Samsungu nikt nie podejmował stanowczych działań. Czy ktoś na widowni ma może Samsunga Galaxy Note 7? spytał prowadzący talk show The Late Show with Stephen Colbert. Jeśli tak, prosimy spokojnie opuścić miejsce nagrywania programu. Ekipa specjalistów od materiałów niebezpiecznych czeka już na Państwa w lobby. Czy Samsung nie zarządził czasem zwrotu telefonów, które stawały w ogniu? Ależ tak ciągnął temat to jak w starym powiedzeniu Jeśli raz mnie oszukasz, powinieneś się wstydzić jeśli oszukasz mnie drugi raz Mój Boże, moje krocze płonie nawet sieć Sprint wieloletni sprzymierzeniec Samsunga dołożyła swojemu partnerowi. Hej, Ed Sprint, a co jeśli ja już nie ufam urządzeniom Ed Samsung Mobile? Napisał na Twitterze pewien sfrustrowany klient. Jak brzmiała odpowiedź sklepu? Pozdrawiamy, odpisał dystrybutor ze swojego konta na Twitterze. Wciąż możesz ufać produktom firm Apple, HTC, LG czy Alcatel. Za każdym razem, gdy Samsung ogłaszał na swoim facebooku czy Twitterze, Wprowadzenie na rynek nowego modelu telewizora, pralki czy telefonu, lub gdy klienci dyskutowali na temat produktów firmy na forach internetowych, komentarze zalewał potok złośliwych wpisów. Siedzę przed monitorem LCD Samsunga. Mam nadzieję, że nie eksploduje. Linie lotnicze na całym świecie zakazały wejścia na pokład z telefonami Note 7. Do wcipnisie wrzucali na YouTube'a filmiki przedstawiające postacie z gry Grand Theft Auto 5 kupujące telefony Note 7 w sklepie z bronią i amunicją i rzucające nimi niczym granatami na ulicach Los Santos, fikcyjnego miasta w południowej Kalifornii. Samsung zażądał usunięcia tych filmów z YouTube'a z powodu naruszenia praw autorskich. Tyle, że firma wcale nie miała żadnych praw do nich. Próba cenzury tylko pogorszyła sytuację. W internecie pojawiało się coraz więcej tego typu produkcji. Samsung nie chce, żebyście oglądali wideo z GTA V z eksplodującymi telefonami, pisał portal Ars Technica, umieszczając jednocześnie taki właśnie filmik. Wygląda na to, że Samsung poszedł na łatwiznę i postanowił usuwać takie materiały, twierdząc, że ma do nich prawa autorskie, choć nie jest to prawdą, pisała 26 października Electronic Frontier Foundation grupa zajmująca się wolnością słowa w internecie. To zdecydowanie jedna z największych wizerunkowych katastrof w najnowszej historii. Wycofanie produktu. I wypuszczenie egzemplarzy zastępczych, które okazały się równie niebezpieczne, a następnie coraz bardziej chaotyczne i desperackie próby zachowania twarzy. Dla mnie Korea była wielkim odkryciem. Po raz pierwszy zamieszkałem tam we wrześniu 2009 roku. Pomieszkiwałem w Korei Południowej aż do jesieni 2016 roku. W międzyczasie Pracując też jako reporter w Wietnamie i Kambodży, ten nowy, przyszywany dom natychmiast mnie zafascynował. To naród podzielony na autorytarną północ i demokratyczne południe zupełne przeciwieństwa, jeśli chodzi o społeczeństwo, ekonomię i politykę. Ale to w gruncie rzeczy jedna nacja, podzielona sztuczną granicą. Pół godziny drogi na północ od mojego domu w Seulu zaczynała się strefa zdemilitaryzowana, jedna z najgęściej zaminowanych granic na świecie miejsce, które miałem okazję wielokrotnie odwiedzać. Za nim znajduje się Korea Północna, której przywódca Kim Jong-il groził Stanom Zjednoczonym konfliktem zbrojnym i zlecił stworzenie całej sieci obozów wojennych. Ale moi przyjaciele z Korei Południowej nie wykazywali żadnego zainteresowania, gdy wspominałem w rozmowach o Korei Północnej. Mamy ich gdzieś, zdradził jeden z nich, powtarzając to, co słyszałem już od wielu innych osób. Musieliśmy użerać się z nimi przez kilkadziesiąt lat. Nic się nie zmienia. Nie spędza nam to snu z powiek. Mam własne życie i to nim muszę się przejmować. Moi rodzice chcą, żebym postarał się o pracę w Samsungu. Idziesz do pracy do Samsunga, Hyundai, LG czy SK, wtedy twoi rodzice i znajomi uznają, że osiągnąłeś sukces i chwalą się tobą przed przyjaciółmi. Jeśli ci się to nie uda, poniosłeś porażkę i właściwie przestajesz istnieć. Ujęły mnie takie opowieści. Dwa pokolenia wcześniej w Korei Południowej panowała dyktatura, a kraj był biedniejszy od północnego sąsiada. Dziś to jedna z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych technologicznie demokracji na świecie. Osiągnęli sukces, którego kilka dekad temu nikt by nie przewidział. Miejscowi nazywają Koreę Południową Republiką Samsunga. Jakim cudem? Korea Południowa w ciągu dwóch pokoleń przeobraziła się z państwa rolniczego w jedną z najsilniejszych światowych gospodarek. Jaki wpływ miały te zmiany na mieszkańców? Ich firmy i kulturę? Zapisałem się na intensywny kurs koreanistyki na Uniwersytecie Yonsei w Seulu. Chłonąłem najważniejsze pozycje książkowe dotyczące tego kraju. Zaprzyjaźniłem się z miejscowymi, by lepiej zrozumieć obywateli Korei. Każda z osób przebywających obecnie w okolicy tego skrzyżowania ma przy sobie lub w domu jakiś sprzęt Samsunga. Oznajmił mi z dumą jeden z byłych wiceprezesów firmy. W kieszeni, w salonie, w pracy, czy nawet w formie podzespołów w smartfonach Apple. A. Każdy, przekonałem się, że miał rację. Lądując na lotniskach w Meksyku, Londynie, czy Budapeszcie, wszędzie widziałem logo i reklamy Samsunga. W Kambodży, na Kubie, w Rosji czy Wenezueli spotykałem ludzi korzystających z telefonów tej firmy. Tuż obok lotniska w Wientianie, w Laosie, sennym południowo-wschodnim azjatyckim kraju, dostrzegłem gigantyczną reklamę Note 7. Kilka miesięcy po tym, jak urządzenie zniknęło z rynku, w trakcie wizyty w północno-koreańskim Pjongjangu, przydzielony mi przez reżim opiekun, pokazał mi na smartfonie zdjęcie swojego salonu. Dostrzegłem na nim telewizor Samsunga z płaskim ekranem. Samsung to duma Korei Południowej. W opinii większości, sukces kraju opierał się na sukcesie Samsunga. W Seulu nie było chwili, by w mediach nie pojawiały się kolejne doniesienia o eksplodujących Galaxy Note 7. Odbierałem mnóstwo telefonów od CNN, NPR, BBC i Bloomberg TV wobec braku jakichkolwiek oficjalnych komunikatów ze strony Samsunga. Wszyscy chcieli koniecznie wiedzieć, co się dzieje. Jeden z reporterów narzekał, że piarowcy firmy odmawiają wypowiedzi dla mediów. Samsung nic nam nie mówi, zdradził dziennikarz jednego z wielkich koncernów medialnych. Znałem dobrze takie sytuacje. Przez poprzednie sześć lat informowałem o działaniach firmy, opierając się zarówno na oficjalnych źródłach w Samsungu, jak i na moich własnych dojściach. Wiedziałem, że Samsung to przedziwny labirynt, produkt kultury biznesu zupełnie obcej Amerykanom. Samsung chciał, by ludzie uwierzyli, że problemy z Galaxy Note 7 są winą wadliwych baterii wykorzystywanych w produkcie firmy. Ale mój wieloletni research dotyczący tego, jak działa ten koncern, dowodził, że prawdziwym problemem nie była tylko wpadka ze źródłem zasilania, tkwił on w korporacyjnej kulturze, którą firma przez lata usiłowała zmienić. Z ponad 400 wywiadów wyłania się obraz wyjątkowego, niemal wojskowego sposobu zarządzania, opartego na wydawaniu wojennych rozkazów. Samsung to nie Apple, w którym inżynierów, projektantów, speców od marketingu i miliony użytkowników, którzy zakochali się w eleganckich komórkach, iPadach i komputerach i nierozerwalnie związali się z nimi w każdej dziedzinie swojego życia, łączy szczególna więź. W Samsungu panuje wysoce rozwinięty reżim. Tyle, że podejście po-Samsungowemu, jak mówili o nim pracownicy, Zupełnie nie sprawdzało się przy aferze z Nord 7. Defensywne nastawienie firmy wobec całkowitej wizerunkowej katastrofy jeszcze pogłębiało kryzys. Inżynierowie i projektanci byli zniechęcani do wypowiadania się na temat potencjalnych problemów. No. 7 stał się ofiarą tamtejszej kultury. Przez dziesięciolecia. Walki rozwoju i stopniowego osiągania sukcesu Samsung wpoił swoim pracownikom szacunek, lojalność i strach, a także brak chęci kwestionowania decyzji zarządu firmy. Zarówno w dyskusjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych Samsung połączył wiarę w firmę z wiarą w ojczyznę. Południowo-koreański zarząd Samsunga nie chciał, by ktokolwiek odnosił się do jakichkolwiek kwestii, powiedział mi jeden ze starszych konsultantów do spraw marketingu. Zirytowany tym, jak marka podeszła do tematu eksplodujących telefonów Galaxy Note 7. Efektem tego były olbrzymie opóźnienia w przekazywaniu światu jakichkolwiek informacji. A do tego doszły jeszcze sprawy honoru, ego i wszystkiego, co pojawia się, gdy nawalisz. Wkrótce okazało się, że Samsung obraził się na mnie za to, jak relacjonowałem całą tę sprawę i postanowił bronić się poprzez atak na mnie. Po tym, jak udzieliłem szczerych wypowiedzi o Note 7 dla CNN, NPR i innych mediów, znalazłem w swojej skrzynce mailowej przekazaną mi wiadomość, napisaną przez Davida Steela, starego znajomego, z którym wielokrotnie chadzałem do restauracji. Wiceprezesa wykonawczego Samsunga i dyrektora do spraw komunikacji globalnej. Ten dystyngowany i elokwentny Anglik, który ma doktorat z fizyki na MIT, narzekał na to, co powiedziałem w wywiadzie dla NPR, a ja tylko powtórzyłem w serwisach informacyjnych dużej stacji to, co przekazywali mi pracownicy Samsunga. Te jednostronne, sensacyjne opinie, pisał stylo moim komentarzu nie licują z reputacją NPR jako medium uczciwego i obiektywnego. Nazwał mnie jednym z dwóch samozwańczych krytyków Samsunga i potępił mój komentarz jako będący szczególnie nie na miejscu. Przez klapę Note 7 stałem się persona non grata. Takie ryzyko podejmuje każdy dziennikarz nie zgadzający się z oficjalną linią firmy, której działaniami się zajmuje. Ale wiedziałem, że tylko w ten sposób moje materiały o niej mogą być szczere. Rankiem 11 października 2016 roku, dzień po tym jak Samsung wstrzymał produkcję Note 7, odebrałem wiadomość od menedżerki do spraw marketingu Samsunga. Możesz sprawdzić, co się dzieje z iPhone'ami Apple'a? napisała. Wygląda na to, że mają liczne usterki, a media zupełnie o tym milczą. Chciała zwrócić uwagę na kłopoty konkurencji, by odwrócić ją od własnych. Zdałem sobie sprawę, że Samsung nie jest gotowy, by przyznać się do porażki. Przez lata docierały do mnie komentarze znajomych i moich kontaktów w firmie, głoszące, że Samsung uważa się za firmę niezrozumianą i źle traktowaną, że prasa i udziałowcy tylko czekają na potknięcie. Gdy młoda dziennikarka zajmująca się tematami biznesowymi zawitała w Seulu, by napisać o pożarach Note 7, dyrektor do spraw Public Relations powiedział jej, że negatywne doniesienia prasowe o jego firmie biorą się stąd, że każdy życzy dobrze Apple'owi. Powiedziano mi, że tego samego ranka Samsung zwołał swoich dyrektorów do ośrodka w Suwon. Godzinę jazdy na południe od Seulu gdzie odbyło się spotkanie w sprawie płonących urządzeń. Mieli wysłuchać oświadczenia jednego z dyrektorów, który wrócił z Bethesda, gdzie delegacja, której przewodził, spotkała się z Komisją do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w celu załagodzenia sytuacji. Amerykańscy urzędnicy byli zaniepokojeni skargami klientów na to, jak Samsung radzi sobie z programem zwrotu i wymiany telefonów. Jednak, jak mi powiedziano, prawdziwym celem spotkania była próba podbudowania morale. Zachowajcie spokój i pewność siebie tak brzmiała, według mojej informatorki, wiadomość przekazana na spotkaniu przez jej szefa. Powiedział on, że policja nie potwierdziła, jakoby pożary i eksplozje były spowodowane przez wady Note 7. Przeprowadziliśmy tu mnóstwo testów powiedziano jej. Ale z urządzenia wydobywało się najwyżej trochę dymu. Media wszystko zmyśliły. Milczą na temat produktów Apple'a i skupiają się tylko na nas. Samsung nie tylko nawalał w temacie naprawy relacji ze swoimi klientami, ale też postanowił odwrócić od siebie uwagę, atakując w wewnętrznych dyskusjach firmę Apple. Według mnie był to pokaz niezwykłej arogancji. A także dowód na to, że firmę trawiło poczucie wstydu, niepewność i desperacja. Wiedzieli, że muszą jak najszybciej skierować dyskusję na inne tory, albo ich marka, a nawet prestiż całej Korei Południowej, legnie w gruzach przez ich nowy smartfon. Wstyd mi, że jestem Koreańczykiem. Zdradził mi pan Park, właściciel sklepu nieopodal mojego mieszkania, gdy pakował moje zakupy. Sklep spożywczy pana Parka, znajdujący się nieco powyżej pobliskiej amerykańskiej bazy wojskowej, stanowił zazwyczaj punkt początkowy mojego godzinnego porannego spaceru przez Seul. Zwariowane, rozświetlone neonami wielkie miasto składające się z ceglanych domów, wzgórz i gór. Mijałem bazę wojskową i spacerowałem przez głośną pijacką dzielnicę Itałon, mijając transpłciowe prostytutki kończące swoją nocną pracę. Następnie dochodziłem do nowoczesnego, przeszklonego budynku, będącego główną siedzibą Cheil, agencji reklamowej Samsunga. Za rogiem, na lewo od agencji, znajduje się należące do Samsunga Muzeum Sztuki Lium założone przez żonę prezesa Samsunga Lee Kun-hee. To prestiżowe miejsce, w którym znajdują się obrazy rodki, dzieła sztuki Damiena Hersta, a także wspaniała kolekcja średniowiecznej koreańskiej ceramiki. Po kupieniu kawy szedłem dalej modną, pagórkowatą dzielnicą Hannam pełną luksusowych domów przypominających wojskowe bunkry. W niektórych z nich Mieszkają członkowie potężnej rodziny rządzącej Samsungiem. Jeden z pierwszych należał do J.Y. Lee, syna prezesa Lee i spadkobiercy dynastii właścicieli Samsunga. Zgodnie ze sztywną konfucjańską hierarchią, jego dom stał poniżej domu ojca. Dom prezesa, zgodnie z koreańską sztuką geomancji, miał piękny widok. Został zbudowany w pięknym, tradycyjnym stylu. Prezes, który znany jest ze swojej natury samotnika, miał z niego wspaniały widok na znajdujące się poniżej miasto. Po porannej gimnastyce wsiadałem do autobusu, którym jechałem do rządowego centrum plasy zagranicznej, którego okna wychodzą na plac Guahamun. Z mojego znajdującego się na dziesiątym piętrze biura widziałem zazwyczaj górujące nad okolicą reklamy Samsunga, i LG Electronics. Na znajdującym się poniżej placu wiecznie odbywały się polityczne demonstracje popierające Samsunga lub sprzeciwiające się firmie albo dotyczące jakichś innych zagadnień natury politycznej. Lewicowcy zazwyczaj gromadzili się wokół znajdującego się na środku placu pomnika króla Sejonga Wielkiego. Ukochanego, oświeconego władcy, który opracował południowo-koreański alfabet. Zaś prawicowcy pikietowali po drugiej stronie ulicy, na obrzeżach placu. Każdego dnia przewijały się przez to miejsce dziesiątki, a czasem i tysiące demonstrantów, w zależności od aktualnie panujących nastrojów politycznych. Większość protestowała w dobrej wierze choć południowo-koreańskie media ujawniły, że niektórzy protestujący pro-biznesowi konserwatyści byli opłacani przez Federację Przemysłu Koreańskiego, dużą organizację zajmującą się lobbingiem biznesowym. W trakcie przerw na kawę przechadzałem się pomiędzy rywalizującymi ze sobą grupkami pikietujących. Samsung zbudował ten kraj, nakarmił ludzi, ubrał nas, gdy nic nie mieliśmy, dał nam pracę, Przyniósł nam prestiż na całym świecie. Tylko lewackie zombie ośmielają się sprzeciwiać Samsungowi, krzyczał pewien starszy protestant, weteran armii, noszący wojskową czapkę. Szedłem przez ulicę do namiotów rozstawionych przez lewą stronę, by uzyskać jakąś odpowiedź na te zarzuty. Niektórzy z nich przebywali tam całymi tygodniami. Czy to nie Maria Antonina mówiła: Niech jedzą ciastka? Samsung wykupił nasz naród. My mówimy ściąć im głowy. Od grupki prawicowców usłyszałem: Związkowcy z Samsunga to komuniści. Odesłać ich do Korei Północnej. W obliczu zawalonego programu zwrotu Galaxy Note 7 podszedłem do jednego z demonstrantów wspierających Samsunga. Wyglądał na bardzo przygnębionego. Cały świat na nas patrzy, a Note 7 okazał się klapą. Powiedział: Wstydzę się za nasz kraj, wstydzę się za Samsunga. Polityczni liderzy kraju obawiali się poważnego kryzysu ekonomicznego w Korei Południowej tylko dlatego, że jeden model smartfona poniósł porażkę. Po niedawnym spotkaniu z doradcami prezydent Park wyraziła głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z Galaxy Note 7, powiedział dziennikarzom jeden z przedstawicieli rządu. Wezwała wszystkich do wytężonej pracy w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla małych firm. Lider opozycji, Moon Jae-in, który wkrótce został wybrany nowym prezydentem, oznajmił: To nie jest tylko problem Samsunga, to problem dla całej naszej gospodarki. A ponieważ obywatele są dumni z Samsunga jako firmy, która reprezentuje Koreę Południową, to także ich problem. Cała historia porażki Galaxy Note 7 miała swój początek już 5 lat wcześniej w lipcu 2011 roku. Piłem akurat poranną kawę na placu Guajamun w upalny letni dzień. Zajrzałem do swojego telefonu Samsunga i przeczytałem mail od piarowców Samsunga. Była to odpowiedź na pewną prośbę, która miała zdefiniować kolejną dekadę mojego zawodowego życia. Potwierdzamy wywiad, napisał Nam Ki-yong, pracownik działu globalnej komunikacji firmy. Kilka dni później udałem się w 45-minutową podróż metrem na południe. Wysiadłem w nowobogackiej dzielnicy Gangnam, skupisku kilku oferujących operacje plastyczne i sklepów z designerskimi torbami. Wszedłem przez obrotowe drzwi wprost do eleganckiego, wysokiego kompleksu Samsunga składającego się z czterech przeszklonych budynków, wyglądających niczym zazębiające się fragmenty puzli, inspirowanych koreańską sztuką obróbki drewna. Samsung zbudował to centrum dowodzenia jako symbol swojej misji, by rozwiązać największe łamigłówki świata i skupić przy tym zadaniu swoje najtęższe umysły. Pisałem wówczas o obu Koreach dla Time'a i Samsung zaprosił mnie, by przedstawić swój punkt widzenia w sporze z Apple. Trzy miesiące wcześniej, w kwietniu 2011 roku, Steve Jobs wytoczył firmie kilka procesów, oskarżając ją o ślepe kopiowanie rozwiązań z iPhone'a i iPada oraz domagając się 2,5 miliarda dolarów za dość uczynienia. Jego działania rozpoczęły wojnę prawną obu branżowych gigantów która zaowocowała ponad pięćdziesięcioma pozwami złożonymi w różnych zakątkach świata. Nam, jak się przedstawił, wziął mnie na stronę w kawiarni, by wyjaśnić, co się dzieje. Chcę, żebyś wiedział, że sam dyrektor generalny zatwierdził ten wywiad, powiedział, podkreślając powagę sytuacji. Dodał, że Samsung zazwyczaj nie udziela wywiadów dotyczących drażliwych tematów, takich jak pozwy przeciwko firmie. Po przejechaniu firmowym autem przez obskurne, przemysłowe miasto Suwon i przejściu kontroli Samsunga, podczas której strażnicy sprawdzali, czy nie majstrowano przy moim starym telefonie ich firmy, przekroczyliśmy bramę ośrodka, w którym dostrzegłem jeszcze więcej. Najwyraźniej obowiązkowych kawiarni. Po obejrzeniu firmowego muzeum Dotarliśmy do pilnie strzeżonej kwatery głównej komórkowego oddziału Samsung Electronics. Przy stole konferencyjnym czekał już na mnie postawny dyrektor DJ Ko, wiceprezes do spraw badań i rozwoju urządzeń mobilnych. DJ budził szacunek samą swoją posturą. Miał niski donośny głos, a do tego lubił rozluźniać atmosferę oklepanymi dowcipami. Czuję się, jak George Clooney. Choć przyznaję, że zupełnie go nie przypominam, mówił w blasku fleszy przy okazji premiery jednego z produktów. Człowiek śmieje się z tych żartów nie dlatego, że są zabawne, ale dlatego, że są powalająco głupie. Ale wtedy, gdy usiadł ze mną przy stole i przedstawiał mi linię obrony Samsunga i strategię firmy w walce z wielkim rywalem, firmą Apple, był śmiertelnie poważny. Zamiast przedstawiać ludziom produkt i mówić: Oto on, idźcie z nami, a potem prowadzić ich, wolimy zaspokajać potrzeby różnych ludzi, wspierać ich styl życia. Choć DJ nigdy nie wymienił rywala z nazwy, jego postawa trafnie odzwierciedlała strategię Samsunga w rozpoczętej niedawno smartfonowej wojnie przeciwko Jobsowi i Apple'owi. W tamtym czasie Apple był firmą chcącą kontrolować, każdy aspekt rynku, ale oferującą dużo skromniejszy katalog produktów. Brakowało im różnorodności. Klienci mieli wybór między najnowszą wersją iPhone'a, a znacznie większym iPadem. I tyle. Apple sprawiał, że użytkownicy tych sprzętów byli cool. Jeśli ich nie miałeś, nie byłeś cool. Jedna ze sławnych wypowiedzi Jobsa brzmiała: Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz. Amerykańscy badacze rynku z Samsunga uważali hasło reklamowe Apple'a, myśl inaczej, za pompatyczne i aroganckie. Ich badania sugerowały, że użytkownicy systemu Android, którzy korzystali z produktów Samsunga, uważali się za bystrych i niezależnych w swoich wyborach. Fanów produktów Apple'a uznawali za takich, którzy sami siebie uznają za kreatywnych, ale a w rzeczywistości są jedynie owcami, stadem podążającym za liderem. Samsung postawił na strategię całkowicie przeciwną tej, którą stosował Apple. Firma zdecydowała, że każdy produkt będzie dostępny w tylu różnych wersjach, żeby każdy, kto poszukuje czegoś innego, mógł wybrać coś dla siebie. Chcesz mały ekran? Samsung ci taki da. Galaxy S. A może większy? Firma już przygotowała produkty dla Ciebie, Galaxy Note, a może wielki? To też da się załatwić, Galaxy Tab. Firma oferowała również wiele innych produktów w różnych przedziałach cenowych. Głęboko wierzymy, że mamy niezwykle konkurencyjną ofertę, powiedział DJ, podkreślając, że w Stanach Zjednoczonych Samsung zarejestrował w Urzędzie Patentowym o wiele więcej rozwiązań niż Apple. Dodał nawet, że Samsung wynalazł wiele technologii sprzętowych. Steve Jobs postanowił wykorzystać niektóre z nich we wnętrzu iPhona. Układy scalone Samsunga sprawiały, że iPhony w ogóle mogły działać. W sierpniu 2012 roku kalifornijski sąd uznał, że Samsung skopiował patenty oraz wygląd i ogólną charakterystykę produktów Apple'a. Jednak Samsung wygrał sądowe batalie przeciwko Apple'owi w Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei Południowej. Dyrektorzy Samsunga. Odbierali te pozwy jako cząstkę większego zagadnienia. Debaty na temat tego, gdzie znajduje się granica między inspiracją, imitacją a zwykłym kopiowaniem. Samsung był znany w branży jako firma szybko wprowadzająca nowe rozwiązania i rozwijająca te już dostępne. Zupełnie inaczej niż Apple, który stworzył jeden potężny produkt. Samsung obserwował, jak przełomowe produkty, takie jak iPhone, radzą sobie na rynku. A gdy już droga do sukcesu została utorowana, wypuszczał swoje własne smartfony. Firma szukała możliwości osiągnięcia przewagi, więc krok po kroku ulepszała elementy konstrukcyjne swoich urządzeń. Większy ekran, wytrzymalsza bateria, wodoszczelna obudowa stopniowy, systematyczny rozwój. Koreańczycy mówią na to Gaeson, Japończycy zaś Kaizen. Apple nie wymyślił smartfona, produktu z kategorii zdominowanej przez Blackberry. Inne firmy zainspirowały Apple'a w dążeniu do rozwoju branży. Steve Jobs podziwiał Sony i ich korporacyjną kulturę. Projektanci Apple pożyczali rozwiązania z urządzeń Sony, które zmieniły kierunek rozwoju iPhone'a. Jobs Stworzył iPhona łącząc ze sobą wiele pomysłów i technologii, które już istniały. Dyrektorzy Samsunga uważali, że Apple próbuje zmonopolizować rynek, chcąc zagarnąć dla siebie tak bardzo ogólne patenty jak czarny, zaokrąglony prostokąt kształt iPada. Ten wniosek Apple był tak głupi, że sąd nie mógł go zatwierdzić. Wszystko opatentujemy, powiedział kiedyś Jobs. Wyśmiewał też otwarcie Samsunga i innych konkurentów, nazywając ich większe telefony hammerami. Nikt tego nie kupi, mówił na konferencji prasowej w lipcu 2010 roku. Kadra kierownicza Samsunga nie puściła płazem ataków Jobsa. Rozmawiam z Tobą przez telefon, który Apple właśnie skopiował, mówił mi lata później Brian Wallace. Były wiceprezes Samsunga do spraw marketingu strategicznego. Mam Note Edge. To olbrzymi telefon, z którego Steve Jobs robił sobie jaja aż do swoich ostatnich chwil. I kto miał rację? Pieprzyć Steve, a gości nie żyje. A my mieliśmy rację. Samsung miał rację. Projektanci Samsunga czuli, że wpadli na dobry trop. Pierwszy Galaxy Note, wypuszczony w październiku 2011 roku, był połączeniem tabletu ze smartfonem i się przyjął. Większe ekrany, które wprowadził Samsung, stały się kluczowym elementem ewolucji smartfonów. W końcu także Apple zaczął wypuszczać kolejne modele iPhone'ów z coraz większymi wyświetlaczami. W tej kwestii? To Samsung był liderem, a Apple podążał za modą. Ale menedżerowie Samsunga za wszelką cenę pragnęli pokonać Apple a na rynku i stać się najsławniejszą i odnoszącą największe sukcesy firmą produkującą urządzenia elektroniczne. Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.